Wstajemy, aby świętować Jego jej stuletnią wolność, niepodległość. Wstajemy jako dzieci tej Matki, którą kochamy i która w naszych sercach jest najważniejsza. Bo jak nie można kochać Matki? Matki, która żywi karmi. Matki, dzięki której jesteśmy Polakami. Dlatego niech Bóg będzie uwielbiony w swojej opatrzności. To, co dokonał w 1918 roku dla naszej ojczyzny, to, co dokonało się w sercach Polaków, to zostało przezwyciężone wielkim uporem, determinacją i brakiem wyrażenia zgody na to, aby nasze serca, nasza polskość była wyleczona. Za Twoim przewodem złączym się z narodem.